i to jest cały świat, który widzę. Nic więcej nie istnieje. Więc jeśli teraz w tym miejscu, patrzę na te kilka przed sobą, nie widzę nikogo w tłumie. Więc nawet teraz, kiedy patrzę tutaj na ziemię, to ja was nie widzę. Wiem, że ja istnieję, wiem, że istnieje taki moment przed mną. Czy to w ogóle jesteście? Skupiam się tylko na tym. I kiedy robię tylko to, to pokonuję strach, bo tylko na tym się skupiam. I tyle. Bo potem są kolejne, jest kolejne kilka metrów. A potem chcesz zrobić sobie przerwę, usiąść? Nie, nie, nie. Nie pozwalam sobie usiąść, nie pozwalam sobie na żadne przerwy. Nie, nie robię przerw. Po prostu skupię się w tych paru metrach, kolejnych parę metrów. I kolejnych parę metrów. I z czasem mój oddech synchronizował się z tymi kilkoma metrami. I nie pozwalam sobie na przerwy, tylko ciągle te kilka metrów przed sobą. I to pozwoli mi przejść przez coś, co było ponad moją wyobraźnię. Jako dzieciak miałem marzenie, że miałem takie krzesło elektryczne. I one czasami mogą utknąć. I wtedy gdzieś utknęło, to nie mogłem iść za kolegami, którzy biegli na przykład do lasu. Więc musiałem sobie wymyślić, jak zrobię to sam. To, co teraz mogę widzieć dzięki temu na świecie, to jest ponad to, o czym wcześniej myślałem, że będzie możliwe. Codziennie, kiedy o tym myślę, to dziękuję Bogu za każdy dzień, w którym to widzę. Że mogę wszystkich tych ludzi poznawać. Tego dnia to był paskudny dzień. 95% to była brutalna część. Było tysiące zniesień. I dla mnie staranie się być pozytywnym przez ten czas, to było żałosne. Czemu ja to sobie w ogóle robię? Wszystkie te myśli. Ale szliśmy dalej. I zaskoczyłem się. Nawet patrząc na to zdjęcie tutaj, 6700 metrów. To jest dzień, kiedy weszliśmy na szczyt. To jest przerwa na lunch. I to jest pierwsza chwila, kiedy widziałem szczyt i nigdy nie myślałem o tym. To widzicie takie moje niedowierzanie na twarzy. To był naprawdę ciężki czas. Miałem nawet kłopot napić się szejka proteinowego, którego miałem. Nawet nie chciałem gdzieś przejść przez gardło. To było naprawdę trudne. Dziękuję. Chcę trochę przewinąć. Trochę przewinąć w czasie, do czasu, kiedy się urodziłem. To jest zdjęcie mojej mamy. Moi rodzice. Byłem pierwszym z czwórki dzieci. Zawsze się zastanawiałem, jakie było ich doświadczenie, kiedy się urodziłem. Jak trudne to musiało być dla nich. Musieli tak bardzo nie wiedzieć, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Byłem wielką niespodzianką, wielkim szokiem, ale oni mieli niesamowitą mentalność. Zawsze mnie wspierali, zawsze zachęcali. Do chwili, kiedy, jak wiecie, ten trik z Gwiezdnych Wojen, jakby mówili mi, ty jesteś normalny. Ja nawet nie myślałem o tym, że coś jest nie tak. Chyba, że ktoś mnie zna wprost zapytał, co się stało z twoimi rękami i nogami. O, rzeczywiście, nie mam rąk i nóg. Ale nawet wtedy, nawet moja rodzina, kiedyś moja siostra z moją mamą rozmawiała. Powiedziała mi,
powiedziała mi, że moja siostra najmłodsza wróciła kiedyś ze szkoły i powiedziała mojej mamie, ja już wtedy skończyłem szkołę średnią i już wtedy po świecie podróżowałem. I moja siostra powiedziała mojej mamie, wróciła ze szkoły i był jakiś facet w szkole, który nie miał ręki. I moja siostra mówiła, ciekawe, jak on sobie radzi z tym albo z tamtym. A mama jej mówi, ty sobie zdajesz sprawę, że twój brat nie ma rąk i nóg? Ojej, rzeczywiście, nie pomyślałam o tym. To pokazuje, jak głęboko oni sprawili, że czuliśmy się normalnie. Robili, żeby wszystko było tak najbardziej normalne, jak się da. Jedną z większych lekcji, które dostałem jako dziecko, moja babcia zabierała mnie na zakupy spożywcze. Mama mojej mamy. Pierwsze 10 lat mieszkałem w stanie Indiana, a potem przenieśliśmy do Atlanty w Georgii. To, co jest ciekawe, to jeździliśmy po sklepie, byłem w tym wózku i ćwiczyliśmy poznawanie ludzi. Czyli jeździłem po sklepie i ja ściskałem ludziom dłoń. I ludzie mówili, babcia mówiła mi, jak ludzie zobaczą twoją twarz, usłyszą twój głos i usłyszą twoją rękę, to twoja niepełnosprawność już jej nie będzie. Wszystko będzie normalnie. I to jest takie prawdziwe za sceną. Mam nadzieję, że mogę to powiedzieć. Miałem bardzo ciekawą konwersację z Jeffem Yeagerem. I dwie rzeczy, które chcę się podzielić. Po pierwsze, to wspomnienie jego ojca. To był dla mnie bardzo ciekawy scenariusz, kiedy po raz pierwszy rozmawiałem dla grupy Yeagera i nie wiedziałem, czego się spodziewać. To był mój pierwszy raz w 2006 roku. Odebrali mnie wtedy z lotniska i jechaliśmy do hotelu. A ja poszedłem na tu samochodu, powiedzieli mi, nie musisz tam siedzieć z tyłu, jesteś speakerem, możesz usiąść, gdzie chcesz. A oni powiedzieli, o, jesteś jak Dexter. Pomyślałem sobie, wow. Ja widzę po jego rodzinie ten duch tego. I po was wszystkich, że wy tacy jesteście, tak wiele lat później. To jest taka kultura, którą macie. Takie ważne. Kultura, którą mimo rodzina wychowała, nie jestem naiwny, żeby myśleć, że ja wiem, że moje życie byłoby zupełnie inne, gdyby nie miał szansy na to, żeby dowiedzieć się, samo wymyślić, jak robić pewne rzeczy i jak ponosić porażki, jak sobie radzić z przeciwnościami i z wszystkimi tymi rzeczami, ze zniechęceniem, ale też nauczyli mnie, jak marzyć. To zdjęcie było zrobione na boisku do futbolu w szóstej klasie, kiedy zacząłem grać w futbol. I to było marzenie. Pozwolili mi na to, żebym o tym marzył. Stworzyli ten scenariusz, w którym było to możliwe. I w tym jest taka wielka siła. Są ludzie tutaj, którzy są na tej konferencji, którzy będą milionerami w konsekwencji bycia tutaj. To jest ekscytujące. To nie stanie się dla wszystkich, ale tak. Część z was może sprawić, że tak to będzie działać. Niektórzy będą robić to na pełen wymiar. Nie wiecie, jaka jest wasz kolejny szczyt, ale te kolejne szczyty po drodze, one się dodają i dzięki temu otwiera się kolejna przygoda, kolejny aspekt tego, co się wydarzy. I to nam pozwala sprawdzić, co będziemy robić. Ja nie wiedziałem, co zrobię, jak pierwszy raz byłem na boisku do futbolu, ale miałem marzenie, żeby tam być i miałem trenera, który był skłonny dać mi szansę. I moja pierwsza gra, pierwszy trening, powiedzieli mi, żebym poszedł do odpowiedniej pozycji. Jest ofensywna i defensywna linia, a ja byłem po środku.
Moim zadaniem było wymyśleć, jak mogę pokryć zawodników naprzeciwko. I zrobiłem to tak. Pierwsze ćwiczenie, które mieliśmy, nie wiedziałem, w jaki sposób zablokować. Oni nie wiedzieli, jak mnie zablokować. Więc stanęli nade mną, a ja po prostu pod nogami komuś przeszedłem. Zdjąłem hełm i uderzyłem tym hełmem w jego nogi. Wróciłem do domu, powiedziałem, tacie, chyba skończę z tym małym futbolem, idę od razu do NFL, czyli do ligi zawodowej. To stało się ludzie w futbolu stali się zbyt duzi, więc skupiłem się na czymś innym, na zapasach i na innych sportach. To jest zdjęcie, jak ustanowiłem rekord w podnoszeniu ciężarów. Podniosłem 109 kg 23 laty i 109 kg 23 razy. A zacząłem z 5 kg. Miałem łańcuchami przywiązane te ciężary. Taki kaftan miałem zrobiony. Zaczęliśmy z linami i z większymi linami. Aż byłem w stanie ponad 190 kg podnieść. I nie miałem pojęcia. Nie miałem pojęcia, że to będzie coś, co będzie możliwe. Więc chcę was zadać to pytanie. Może to jest najważniejsze pytanie, żeby o tym pomyśleć, o zaangażowaniu. Pytałem tak wielu ludzi, jak mogłem, jaka jest najważniejsza lekcja, którą się nauczyłeś w biznesie? I wszyscy mówili zaangażowanie. Więc pytam was, jaka jest wasza wymówka? To może nie być w biznesie, może w innej obszarze życia. Ale jaka jest wasza największa wymówka? Bo ona się pojawi, gwarantuję wam. Jak inne byłoby twoje życie, gdybyś nie podał się tej wymówce? Co byłoby możliwe? Jeden z moich filozofów ulubionych, Mike Tyson. Poznałem Mike'a Tysona przed jego jedną z ostatnich walk, zanim powrócił z emerytury. Miałem okazję uścisnąć mu dłoń, jak byłem na jego podcaście z moim przyjacielem Jeffem Gamem, byłym Navy Seal. I to jest po byciu na podcaście Mike'a Tysona. Kolejna chwila, której sobie nie wyobrażał, że mógłbym w niej wziąć udział. Mike ma takie powiedzenie, każdy ma plan, dopóki nie dostanie w twarz. To są, mówiłem wcześniej, to są moi przyjaciele, drużyna Navy Seal, którzy dosłownie, ich cały duch jest wokół tej koncepcji. Podzielili się lekcją, której nie znałem, oni dopiero mnie tego nauczyli. Ciekawa sytuacja, oni nie trenują na sytuacji, w których rzeczy idą tak, jak potrzeba. Trenują na sytuacji, kiedy rzeczy się wymykają, idą poza plan. Trenują na sytuacje, które są złe. Trenują na sytuacje, do których muszą się adaptować. Muszą sobie poradzić. I dlatego są najtwardszą siłą, jaka walczy na świecie. Mój kolega Jeff, który jest po prawej stronie mojej na zdjęciu, on nauczył mnie tej koncepcji, tego małpiego umysłu, na temat tej wątpliwości, która przechodzi. Na treningu SEAL staram się zrobić wszystko, żeby oni z tego treningu zrezygnowali. Ale Jeff, kiedy miał dość, oni próbowali wszystko, żeby on zrezygnował z tego treningu. I pewnego razu wzięli hełm i rozbili o ziemię. On powiedział, o, to jest najniżej, kiedy byłem w życiu. Ale potem, jak się już skończył służbę, powiedział mi, że to był jego najlepszy dzień. Bo wiedział, że już nic więcej nie mogą zrobić, żeby on zrezygnował. Że już nic gorszego nie będzie.
podzieli się ze mną tą myślą, że nie jesteś swoją pierwszą myślą, małpi umysł. Pierwsza myśl, która wejdzie do twojej głowy, nie jesteś definiowany tą myślą. To, co cię definiuje, to są wszystkie myśli, które masz o tej myśli pierwszej. Nie wiedziałem tego, kiedy byłem w szóstej klasie i zaczynałem brać udział w zapasach i pierwsze 35 walk przegrałem. Nienawidziłem tego. Rodzice mnie zaciągnęli na te wszystkie walki i to było najgorsze. Nie miałem możliwości takich ruchów, jakie inne dzieciaki mogły robić. Miałem ograniczoną paletę możliwości. Siedziałem cały dzień, przegrywałem, to znowu przegrywałem. Mój tata te wszystkie walki kręcił na wideo i potem je analizowaliśmy i szukaliśmy, jaką technikę mogę stosować. Oglądaliśmy te wideo, nienawidziłem tego oglądać i z analizy każdego aspektu. Przez półtorej roku przegrywałem mecze, walki. Mój tata wiedział, jakie to jest zniechęcające i powiedział mi historię. Powiedział, wiem, że nie grałeś przez pierwszy rok meczu, ale chcę, żebyś wiedział, że każdy, kto zaczyna w zapasach, nawet on, każdy przegrywa każdy mecz w pierwszym roku. To się dzieje nieustannie. Nie bój się. Jeśli będziesz w drugim roku, to znajdziesz kogoś, kto jest w swoim pierwszym roku i wtedy go pokonasz. Więc przetrwaj do drugiego roku, to będziesz walczył z tymi, którzy walczą po raz pierwszy rok i oni będą przegrywać. I więc wytrzymałem i to się zaczęło dziać. Pierwszy raz, który pokonałem tego dzieciaka w walce, kiedy ja wylądowałem na górze, wiedziałem nawet teraz nie co robić, jak jestem na górze, to się wcześniej nie zdarzyło. I wiedziałem bez wątpliwości, że zawsze cokolwiek robisz, jest jakaś wątpliwość. Pamiętacie, jak chcieliście zrobić swoją pierwszą sprzedaż? Kiedyś miałem swoją własną siłownię. Pamiętam, jak podpisałem swoich pierwszych członków siłowni. To było takie dziwne, zacząć taką ścieżkę przedsiębiorcy. I znowu i takie działanie nas kieruje w miejsca, których nie mogli się spodziewać, że to się w ogóle wydarzy. Drzwi, które są otwarte, kiedyś były tylko ścianą. To nas jesteśmy w miejscach, których nie wiedzieliśmy, że moglibyśmy tam kiedykolwiek być. Moje pierwsze 35 walk, które nienawidziłem, dopóki nie byłem w szkole średniej, ciągle miałem duże zdenerwowanie. Ale potem udało mi się pokonać mistrzów z różnych stanów. To była taka zmiana w miejsce, gdzie najpierw mówili, że to jest wykorzystanie dzieci, to co mi robią. A jak już byłem w szkole średniej, to potem mówili, że mam... od miejsca, gdzie mówili, że to jest wykorzystanie dzieci, że mi w ogóle dają do walki, do miejsca, gdzie mówili, że mam przewagę, że to jest nie fair, że mam przewagę. I ten duch to jest coś, co myślę, że wziąłeś to z mojej rodziny. Z rodziny przyjaciół. Mój najlepszy przyjaciel i biznes partner, Joey, który tu jest ze mną za sceną, on będzie częścią naszego zdjęcia. To jest zdjęcie mojego taty i dziadka, że go nie ma na tym zdjęciu. To jest mój tata i dziadek. Mój tata i dziadek byli obydwoje inżynierami. I co jest ciekawe, jeżeli chodzi o myślenie inżyniera, to jest myślenie nastawione na rozwiązywanie problemów. Moja mama pomagała mi się ubierać, dopóki nie miałem jakichś 15 lat. Ale potem przyszedł czas, kiedy musiałem sobie wymyśleć, jak się ubierać. To już nie chciałem, żeby mama pomagała się ubierać. Chciałem to robić sam.
Pewnego razu Joey do mnie zadzwonił i powiedział mi, że chce wziąć mnie do kina i za godzinę będzie po mnie. Więc myślałem po raz pierwszy się dowiedzieć, jak się ubrać samemu. Powiedziała, dzwonię do mamy, mówię, mama, musisz przyjechać i pomóc się ubrać, bo za godzinę przyjedzie Joey. Ona powiedziała, przykro mi, nie mogę przyjechać do domu, nie mogę ci pomóc. Później powiedziała mi, że mogłaby przyjechać, ale wybrała, żeby nie przyjeżdżać. Powiedziała, że to była dla niej jedna z trudniejszych decyzji, jakie podjęła jako mama. Ale rozłączyłem się, byłem mega sfrustrowany i musiałem wymyśleć, jak to zrobić. Więc wymyśliłem, że musi być jakiś sposób, żeby na przykład ubrać skarpetkę. Myślałem o tym, myślałem o takim haku na ryby. O czymś, co będzie przypominać hak na ryby. Więc poszedłem do szuflady, gdzie były spinacze do papierów. Spinacz do papieru. Zrobiłem z niego taki haczyk. Wbiłem go w skarpetę, żeby móc go wciągnąć. Żeby ubrać skarpetki po raz pierwszy, zajmie to 45 minut. Pierwsze ubranie skarpetek. A teraz... Kilka zdjęć, które szybko sobie przebrnąć. To jestem na rodzaj nagród SPNN. Daj mi 2 razy nagrodę dla najlepszego sportowca. To był taki niesamowity moment. Nigdy bym sobie nie wyobrażał, że mogę być w takim miejscu. To jest zdjęcie starej mapy świata. Co jest ciekawe w mapach, to jest to, że wszyscy tworzymy mentalne mapy. Musimy wymyśleć złe i dobre rzeczy, osądy, wszystko mamy to w głowie. Ale zapominamy, że jesteśmy tymi, którzy mają, że mamy kontrolę nad tymi mapami. Szybka historia. Straszny czas i to jestem ja, jadący moim Dodgem Durango. Mój kolega Kevin, który się też spina po górach, był na Mount Everest i w różnych strasznych miejscach, powiedział mi, że jazda ze mną samochodem to był jeden z najstraszniejszych rzeczy, jakie przeżył. A jeszcze w trakcie jazdy odebrałem telefon. Wtedy mi tego nie powiedział, ale powiedział, że to był dla niego jeden z najstraszniejszych chwil, jakie kiedykolwiek przeżył. Obiecuję, że już nie mam tego nawyku i już nie odbieram telefonu, jak prowadzę. To jest rezultat pierwszego zdjęcia. To jest, a wtedy się spinałem jeszcze z ręcznikami, które miałem obowiązane. To jest było zdjęcie w Palm Springs, Kalifornii. To znowu jeszcze z tymi ręcznikami. Tutaj mój kolega Dan spina się na czworakach ze mną. Staram się wymyśleć, jak będę to robić. Potem pojechałem do Walmartu i kupiłem inne jakieś... Aha, kupiłem rękawice do kuchenne, żeby sprawdzić, czy one się może nadadzą. Potem byliśmy mądrzejsi i zaadaptowaliśmy gumę z opon do rowerów. Potem ludzie pomogli wymyśleć, jak to zrobić najbezpieczniej. I udało się wymyśleć taki system z karbonu. Czasem technologia nam pomaga w wielu miejscach. Czegoś możemy zrobić sami, ale nagle toczymy do miejsca, gdzie już możemy. To jest kolejne miejsce, gdzie powiesz sobie, wow, nie wierzę, że tutaj w ogóle jestem. To jest 300 metrów poniżej szczytu Kilimandżaro. Kilka dni wcześniej, zanim to zdjęcie było zrobione, byliśmy w lasu deszczowym. Byliśmy na
podnóża góry jest sierociniec i byliśmy tam odwiedzić dzieci. To było też bardzo specjalne, być z nimi przez jeden dzień i możliwość tego, żeby im opowiedzieć o tej spinaczce. Poza spinaczką to jest zdjęcie, kiedy na Florydzie nurkuję. Na Florida Keys. Potem byliśmy korkami 300 Spartan. Tutaj byłem z kolegami z wojska. To jest mój kolega Jeff z Navy SEAL. Tu byliśmy w Grecji, zrobiliśmy 390 km na godzinę, 390 km w 8 dni. Tutaj spod ochron zostałem zaproszony do surfowania na mistrzostwach. Ale finalna myśl, zanim mój czas się skończy. Podzieliłem się z wami tą górą na samym początku. Kiedy o tym mówię, kiedy mówiłem o tych trzech, o tych paru metrach przed sobą. Dzień, w którym weszliśmy na szczyt. To był najtrudniejszy fizyczny test, jaki miałem. I pamiętam, nawet wtedy, kiedy już wszystko osiągnąłem i wszystko, do czego doszedłem, to było ciągle, się wiązało z takim złamanym serce. Z jednej strony było pięknie, było bezchmurne niebo, mieliśmy dobre okno pogodowe, żeby to się stało. Mój przewodnik za mną, Noni, cały ten dzień był zaraz za mną, i ciągle mówił, do góry, Kyle, do góry, idziesz. Ja zszedłem, on był ciągle za mną. Ciągle za mną. I ciągle mnie popędzał, żebym szedł w dobrym tempie. Pomyślałem sobie, dobra, wiem, że on chce być taki zachęcający, chce mnie wspierać, ale... Ale przez pierwsze 6 godzin było dobrze, ale potem już chciałem pogryźć mu nogi. Ale wiem, że w czymkolwiek to jest kolejna koncepcja, która do mnie trafiła. Dwie rzeczy, które słyszałem najczęściej przy konwersacjach z ludźmi. Taka receptura na sukces. To jest upartość i dobry coaching. Trzeba być nauczalnym. Inni widzą to, czego my nie widzimy. Inni widzą, gdzie mamy braki, których my nie dostrzegamy. I w tym dniu, gdybym nie dał rady, to bym nie osiągnął szczytu. To bym poniósł porażkę. I pamiętam myślenie, wtedy, kiedy było to zdjęcie, dokładnie w tej chwili, pamiętam, że byłem kilka minut przed największym wyzwaniem, jakiego sprostałem. Tam dosłownie widać krzywiznę ziemi. I chciałem wszystkie myśli wyblokować. Moi przyjaciele byli już na szczycie. Ja nie byłem wystarczająco szybki. Zrobiliśmy przerwę na lunch. I na przerwie na lunch, jak już opuściliśmy tą przerwę na lunch, to było południe. I od południa do 6:30 byliśmy jako grupa razem. Ale o 1:30 nie byłem wystarczająco szybki, więc moi przyjaciele David, Kevin, Joey poszli już beze mnie na szczyt. Tak więc oni poszli na szczyt, a ja usnąłem. I pamiętam, jak widziałem ich, jak już są na szczycie, beze mnie. I to było, miałem złamane serce, jak to widziałem. Ale pomyślałem sobie, nie pozwolę sobie na to, żeby to był koniec mojej podróży. Nie pozwolę sobie, żeby to był koniec tego doświadczenia. Więc co to się stało? Każda myśl, która mi przyszła do głowy, powiedziałem, nie będę jej słuchał. Odpuść. I idź do następnej. I przeszła znowu myśl. A wróciłem do tej myśli. Kolejne parę metrów. To jest tylko to się liczy. Kolejne parę metrów. I słyszałem na niego za mną, który wołał, krzyczał, zachęcał, ale prawie go nie słyszałem.
bo tak byłem skupiony na tych 3 metrach i kolejnych 3 metrach i kolejnych 3 metrach i kolejnych 3 metrach. Mój przewodnik mnie złapał za pasek, powiedział: zatrzymaj się, zobacz, gdzie jesteś. I kilka minut później, dosłownie, nie wiedziałem, gdzie jestem, ale kilka minut później byłem na szczycie góry. I to jest coś, czego ja chcę dla was. Nigdy bym nie mógł wymarzyć sobie, że tam mnie życie zabierze. Ale to się stało prawdą. I wiem, że to samo jest możliwe dla każdego z was. Kocham was. Bardzo wam dziękuję. Nie ma wymówek. Ladies and gentlemen, let me introduce on the stage for next recognition Diamonds, Grzegorz and Anna Kuczynski, and Diamond, Diamond, Diamond. Adrejczyk.